Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z Wikipedia Run. I ja wiem, że prosiliście o to, żeby było widać perspektywę tutaj drugiego gracza, ale no niestety ze względów technicznych, tego, że nie są to odcinki montowane specjalnie, no to jest to praktycznie niemożliwe. Być może w przyszłości, ale na razie musicie wierzyć na słowo, że tam po drugiej stronie ktoś nie oszukuje. A musimy wierzyć na słowo w tym momencie tutaj youtuberowi, jak widzicie, jest youtuber Kulfonowi. Dzień dobry, Kulfonku. Ale temu, że PewDiePie'owi, temu tam po prawej, czy temu tam po prawej PewDiePie'owi. Ja mam tutaj akurat kamerkę w tym miejscu, gdzie jest PewDiePie, ale musicie wierzyć na słowo. O, tutaj go widać trochę. Mimo wszystko uznałem, że to jest najlepsze miejsce, bo jakoś tam tą treść w miarę widać. Słuchajcie, pierwszy nasz temat, który dzisiaj zrobimy sobie w Wikipedia Run, to jest od youtuber do orgazm. No niedaleka droga. No dobra, to co? 3, 4, lecimy. No dobra, no chyba wejdziemy najpierw na YouTube, nie? Serwis internetowy, dobra. AdSense, bo to sens, wiesz, z uczucia. Dobra. Lenin chyba tu nie podziała. Bankowość elektroniczna, blog, serwis społecznościowy, sklep, serwis społecznościowy. Wejdźmy, randkowe, coś z randkami będzie. No biznes, właśnie. Medycyna, lekarze. No, chociaż czekaj, no. Czekaj, bo to wpływ na społeczeństwo. Ja idę w mikroblogi. Kultury darów, o, w ramach kultury darów, no to przecież jest, tak? Zdecydowanie, tak. Prywatność. Prawo jednostki to nie, kapitał społeczny, Twitter, edukacja. I ja też sobie świetnie zdaję sprawę, że czasami już wcześniej wy widzicie, że jest coś, co pasuje. Ja nawet jak oglądałem ten ostatni odcinek, to widziałem już wcześniej u ciebie, no, to ale było, no, nie? Którego sam też nie zauważyłem, nie? No, ale to jest, wiesz. To jest stres. Jest stres. Dobra, złodziej tożsamości. Nie, to raczej nie. Samotność. O! Dobrze się zaczyna! Ja wszedłem gdzieś już jakieś prawne, w prawo ogólnie. Wstyd, poczucie winy, zaprzeczenie, stłumienie, wyparcie, uzależnienie, zaburzenie psychiczne i choroby dobra, więzi emocjonalne. O, więź emocjonalna, dobra. No weź, czekaj, bo ja jestem... Przemoc, manipulacja, agresja, uczucie, intymność. Nie, to ja tu jestem daleko, bardzo daleko. Miłość, czekaj, miłość, jestem w miłości, no. Prawo człowieka. No niedaleko jest od youtubera do miłości i orgazmu, no co mam. Miłość romantyczna, teorie miłości, transcendens, Chrystus, no Chrystus to raczej daleko będzie. No właśnie, ja szedłem wyznania w tym momencie. Aha, okej. Okay. Ale to chyba... Szczęście w obecności partnera z jego powodu. Namiętność. O, kontakty seksualne. Namiętność czy kontakty seksualne? Seks. Dobra, wejdę w seks, bo tutaj już opuszczalnie. To ja jestem strasznie daleko. Ja się gdzieś tutaj zagmatwałem. Nie. Religia to był zły pomysł. Okej. Okay. Dziękuję, mam. Jezus, ja jestem w tę grę niepokonany! Jestem w tę grę niepokonany absolutnie. No także co, przechodzimy do kolejnego temaciku. A ty gdzie, na czym zakończyłeś aktualnie? Na religii. No to chyba nie. Skorka, poleciał, nie? Jak najbardziej. Dobra, lecimy z kolejnym tematem. Teraz trochę mniej zboczone, bo od smartwatcha będziemy chcieli dojść do sałatki jarzynowej. Także 3, 2, 1, go. No, okej. Okay. Urządzenie mobilne, wireless z ekranem dotykowym, zegarek, aparat fotograficzny. Termometr. Pulsometr, termometr, chronograf, kalkulator, wiesz co? Chyba od termometry sobie przejdę. Tak? Termometr lekarski, termometr laboratoryjny, cechowanie stopy, półprzewodniki, brąz, platyna, termometr rezystancyjny, gazowy, bimetalowy, alkoholowy, o dobra, alkoholowy. Alkohol, jestem w alkoholu, zaraz dojdę do kulinariów, nie? No bo... Kurczę, ja nie wiem, z czego by to faktycznie tak może było. Ja to spróbuję gdzieś może od aparatu fotograficznego przejść. O, zdjęcia fotograficzne. Widzisz. Etanol. Coś czuję, że się zagalopowałem. Cyfrowa. Nie wiem, czy teraz wody organiczek zwiąże alkoholi. Napój alkoholowy. O, napój alkoholowy.
Ale ty jesteś nie, to? Ziarna fotograficzne, to nie, to tutaj nie będzie raczej nic. Ajer koniak, czekaj, bo ajer koniak jest z jajek. No! A jajka to sałatka jarzynowa. Znaczy... adwokat, brandy, holenderski liker waniliowego, cukier, dobra, cukier, wanilia, czekolada, spirytus, wódka, bo jajka akurat nie ma. No ale dobra, weźmy w cukier, bo cukier powinien być... Cukier buraczany, świetnie. Kurwa, jak tej fotografii tutaj teraz... Wiem, że wiesz, znajdę jakieś odnośniki, że wiesz rodzaje fotografii. W sumie taka historia fotografii. Może tutaj coś, wiesz, że fotografia jedzenia i tak dalej, nie? I że tam jakoś w ten sposób... Gdzieś wchodzę w nawóz, nie? Bo możliwe, że dojdę do roślin. Uprawianie roślin, jest. No nie! Składniki pokarmowe. Nie, to chyba jednak uprawianie roślin. Wejdę w uprawianie roślin. Jod to nie. To plastik chemiczny to chyba nie. Nawożenie się w produkcji. Cenia biologiczne. Od. Rośliny uprawne. Jest to cenia biologiczne. Rośliny przemysłowe. Rośliny spożywcze. Dobra, rośliny spożywcze. Pennej. Rośliny warzywne. Rośliny warzywne. Dobra, jest. Jestem w rośliny jednoroczne, dwuletnie. To już jestem bardzo blisko. Umówmy się. Witamina C, błonnik i składnik dietetyczny, truskawki, poziomy. Co wchodzi w skład sałatki jarzynowej takie najbardziej? Jarzyny. Brokuł, jarmuż, brukiew, kalafior, kalarepa, kapusta chińska to chyba nie, bo to kapustne. Dobra, warzywa cebulowe to nie. Warzywa korzeniowe. O, jest. Tu będzie marchew, nie? Marchew zwyczajna. Jest marchew zwyczajna. Czekaj, bo jestem przy przyprawach. No to możesz być szybciej, bo ja się zagalopowałem, to nie powinienem pójść, że to jest... Starda, majonez, warzywne. Kwiaty warzywne. Męskie. Warzywne. Warzywa. Ja jestem kurna w marchewce, ale to kuchnia. Zastosowań w kuchni, sztuka kulinarna. Teraz tak, rodzaje pożywienia. Smażenie, zupy, instant, koncentraty, pieczenie, gotowanie, parzenie, wędzenie, mrożenie, roślinnego. Żywność, pochodzenia, minerały, dobra, rodzaj kuchni. Kuchnia molekularna, fusion, wegetariańska. To będzie w kuchni wegetariańskiej chyba, no dobra, wchodzę w kuchnię wegetariańską. Raczej tak. No kurczę, ja jestem w warzywach i tutaj stąd, że było odniesienie do jakiejś sałatki, to już powinno być, no kurde. Kuchnia indyjska, kuchnia japońska, kuchnia chińska. Samosa, pilaf, rajta, rasam, kurna, Europa, potrawy hiszpańskie, okej, kuchnia włoska, makarony, risotto, pizze, crostini, bruschetta, pesto, kontynentalna, ratatouille, o ratatouille to jest praktycznie sałatka jarzynowa, ale zaraz, jeżeli... kuchnia polska, dobra, jestem w kuchni polskiej. Co, włoszczyzna, obierka, rośliny uchrawne, owoce jadalne, ale to... Warzywa i owoce, dobra, słuchaj, jestem warzywa i owoce, buraki, odmiany kapusty, ogórki, szczaw, rośliny stączkowe, butwinka, mniszek pospolity na przednówku, kurde... Ale się teraz to się... Różne kukurydza cukrowa, czekaj, o, to! No kukurydza... Potrawy tradycyjne. Jarzyny po polsku. No nie! Szary sos, potrawy o nowszym rodowodzie, sztuka mięsa z sosem, czekaj, kasza gryczana, kapuśniak, jarzyny po polsku, warzywa gotowane w wodzie, podawane z bułką tartą, zrumienione na maśle, to nie, faworki chłodnik litewski, zupy, barszcz czerwony, bigos, chłodnik, grochówka, kapuśniak, kapusta, karp, kurna, kasz, kluski, kompot, kopytka, kutia, makowiec, mazurki, nalewka, pączki, piernik, pierogi, racuchy, rola na rosół, szary, polski, sos polski, wątroba, zupa grzybowa, co jest, no nie! Też się wróję, ale widzę, że tutaj lipa i ja się przejdę chyba jarzyny na fasolę po polsku. Zwykłą. Czy to będzie sałatka jarzynowa gdzieś po prostu? Sałatka, właśnie, no właśnie. Kapustę warzywną, brukiet, cykoria. Kurde, ja nie wiem, czy ja dobrze poszedłem w ogóle, bo ja nie cofam też, nie? Mam taką zasadę, że nie cofam. No to ja cofam, to jest inne. No dobra, no ale cofam, za dobrze mi idzie, żebym cofał jeszcze. Na razie nie przegrałem ani jednej rundy. W sosie klarowane masło, sos szodonowy, fasola zielona. W Polsce bułka, tarta, masło, kalafior i szparagi, jajkami na twardo. Kurde, no! Dobra, jajka na twardo.
myślę, że idę w ogóle w bardzo złą stronę, no ale dobra. No ja na razie nasz Polak gdzieś po lasu masz. O, afrodyzja, kurde, czekaj, teraz nie idziemy do tego orgazmu, no. Majonez, ty, albo majonez, sałaty jarzynowej jest majonez, nie? No, przeważnie tak. To jest w ogóle dziwne, bo to jest z jajek, więc no... Produkcja przemysłowa. Zawsze, ale no, dość często się zdarza. No, to nie, ale źle zaszedłem, totalnie źle zaszedłem, nie? Totalnie. Kuchnia francuska, oleje roślinne, ja pierniczę, co to się dzieje? Octem winnym, cytryną, solą i pieprzem. Surowego, początkowo wyrabiane domowo, emulsja wytwarzana z oleju, no tak. Dobra, z powrotem wchodzę do cukier, bo z cukru doszedłem ostatnio. No. Oj, ja się zagalopowałem. Ja totalnie jestem nie tu, gdzie trzeba, no, nie? Ja z tego szparagu, albo to jest w ogóle szparag lekarski, to bym do tego orgazmu bym doszedł jak nic. Szczególnie ze względu, cytuję, w różnych cywilizacjach odgrywa ważną rolę jako symbol. Faliczny ze względu na podobieństwo do młodych pędów do prącia w czasie zwodu. No kurwa. Ale ja chcę do sałatki jarzynowej. Matko Boska. Sposób przyrządzania z nich sałatki i zupy. Czekaj! Ja pierniczę, to mam jest... sałatka jarzynowa! Jest! 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 Dawaj linka na TS-ie. Dawaj linka na TS-ie, bo ja musimy udowodnić. Dawaj Proszę linka. Bardzo. Już leci. Bing. Jest. Także... No. No ma, no jest faktycznie. No kurde, no przegrałem pierwszą rundę w końcu. Znaczy, to nawet powiem ci, że się trochę cieszę, nie? Bo ale, w końcu. Ale powiem ci, że faktycznie, bo tak, no sałatka gotowana z jarzyn, marchwi, pietruszki, selera, ziemniaków. No właśnie, no to nie. Marchwi, kurczę, teoretycznie ci powinno przekierować, a tutaj... No, no albo przeoczyłem, bo może była w ogóle. Ja... Też możliwe. Dobra, lecimy z kolejną kategorią, słuchajcie. A teraz słuchajcie, przejdziemy sobie od Diablo 2 do Wall Street, tam gdzie ten wilk z Wall Street, no ta taka dzielnica, znaczy street, ta ulica, gdzie się wszystkie te bankiery, znaczy te, no... No po prostu do tego, do gida pójdziemy. Tak, do wszystkich tych bogatych, o, dokładnie. No dobra, no to 3, 2, 1, go. Ja tutaj przypuszczam, że to może nie być do końca trudne, bo jak trafimy po prostu na cokolwiek jakieś... Myślę, że po prostu najprościej to chyba w Blizzard Entertainment i coś tam na odnośnie spółek i takich rzeczy pewnie, nie? Tak, tak też myślę, tak właśnie też tak. Coś, amerykańskie ale... przedsiębiorstwo, Stany Zjednoczone, dobra. Tutaj ja się założę, że w tym momencie wystarczyłoby Ctrl F i wpisanie Valele. Już by było, tylko skoro już jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Battle.net. Mamy to w Battle.necie. Wojska brytyjsko-amerykańska, wojna brytyjsko-amerykańska, wojna secesyjna, początek XX wieku, historia, Henry Ford, motoryzacja, pierwsza wojna światowa, lata międzywojenne, wielki kryzys, no przecież wielki kryzys był na Wall Street, no do cholery jasnej. Ja próbuję tutaj po tych różnych spółkach przechodzić. Na razie jestem w Electronic Arts. Czekam, aż tu wyskoczą jakieś mikropłatności zaraz. Lata 50. Tu jest na 100% gdzieś Wall Street, nie? Lata 70. Układu Warszawskiego. Afera Watergate, dziękuję bardzo. Tu będzie zaraz Wall Street. No weź, tu jestem strasznie daleko gdzieś. I się w ogóle... Niby w tych grach gdzieś tam ciągle, ale kurde, nie mam żadnego odnośnika do jakiejś giełdy, do czegoś takiego i... Tylko, że ja nie mam tutaj Wall Street, chyba Aha. pomyliłem afery, więc ja teraz w ogóle muszę się jakoś wycofać stąd, a nie cofam. Leżę teraz, no świetnie. Ciągle po tych grach, że po tych firmach, ale kurde... Jak nie EA, to... Ale dałem ciała. Wszedłem po prostu w kategorię afera. Aha. Dobra, ja jestem na Stanach Zjednoczonych. No ja też tam właśnie byłem i dałem ciała. Stanach Zjednoczonych, tych jest dobrze. Afera Iron Contras. Nikaguarski Contras. Kongres Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone. Wracam do Stanów Zjednoczonych. Mogłem to zrobić, okej. Mówię ci, tutaj na 100% gdzieś będzie Wall Street po prostu, jak piszesz Ctrl F. W samych Stanach, nie? No. Bardzo możliwe. No to jest jedno z... To jest strasznie obszerny artykuł i weź to teraz znaleźć.
Lata 70, lata 80, Reagan, Związek Radziecki, wolnorynkowych, o wolnorynkowy, zimna wojna, Afganistan, wyścig zbrojeń, lata 90, północnoamerykański układ wolnego handlu, senator Nowy Jork, chyba w Nowym Jorku w ogóle jest Wall Street, nie? Tak mi się też chyba wydaje, ale no nie jestem pewien. Dobra, ja wchodzę w Nowy Jork w takim razie. Historia, Manhattan, Amsterdam, Kurde. Na Manhattanie przypadkiem nie jest Wall Street? Możliwe. Nie powiem ci na pewno. Ja tego nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Nowy ład ekonomiczny. No, to będzie tam. Kryzys gospodarczy. Krachu na Wall Street, no. Tak? No Wall Street, no krach na Wall Street. No tam było takie, że kliknie krachu na Wall Street, ale to jest jako czarny czwartek. I teraz stąd chcę... No czarny czwartek to masz już Wall Street praktycznie, no co tak, ty. Tak, tylko szukam do kliknięcia, żeby było Wall Street. Aha. Nie ma. Znaczy jest na pewno, bo sprawdziłem wcześniej, żeby wszystko było... Tak, tylko... Wall Street, jestem. Nie gadaj. Jestem. To było na Manhattanie. Tak, dobrze pamiętam, że to jest na Manhattanie. Albo przynajmniej w Nowym Jorku i mnie odniosło jakimś cudem do Wall Street. Jestem na Wall Street. Ja pierdzikam, ale to jest... Ale byłeś blisko, już myślałem, hamstwo. Że... To... No to, no kurczę, w wyniku krachu na Wall Street, klikasz krach na Wall Street, nie ma nic na temat Wall Street. Ulica Wall Street na Manhattanie jest, tak, dobrze pamiętałem. Ja pierdzielę, gdzieś tam z tyłu głowy. Słuchajcie, dobra, mamy jeszcze jeden temat, a co będziemy od razu kończyć, także jeszcze jeden temacik. Lecimy. Teraz słuchajcie, jako że jest temat dość ten na bieżąco, że Iga Świątek wygrała tam tą złotą dwójkę, tak? Czy jakoś to się tak nazywa? Jak ktoś się interesuje tenisem, to niech mnie poprawi. No to nawet ma szansę na być pierwsza w tej całej... Chyba jest, liście. Tylko że jeszcze znaczy, tam nie przedstawili. Jeszcze nie jest, bo tam jedna ma rezygnować? No możliwe. Dobra, no tak czy siak Iga Świątek jest teraz, Iga Świątek jest na językach świata, tak. Więc my też dzisiaj od niej ruszymy aż do Majowie, słuchajcie, czyli do starożytnej cywilizacji Majów. 3, 2, 1, go. Ja kliknę, że jest urodzona 31 maja, to wygrałem, tak? Tak jest. Ale mów co chcesz, idę w tego maja, naprawdę. A to da się kliknąć? Tak, data jest klikalna. A faktycznie, 31 maja, dobra, nie. Ja to mam na przykład... Czy to w ogóle ma jakieś wspólnego coś, nie? Ale tak z głupa w to pójdę po prostu. Zawody, dobra, Indian. To będzie też, bo Majowie chyba wżyli też w Ameryce Południowej, jeżeli dobrze kojarzę, więc dobrze by było znaleźć Amerykę ponownie. Australia na Open to trochę nie ta część świata. Choć to niedaleko. Tak, ten 31 maja to jest tyle tam rzeczy... No domyślam się. Bo to, wiesz, to wszystko, co się w tym dniu wydarzyło, nie? No domyślam, kurna, no gdzie... Ale... No, gdzie... coś tam znaleźć stamtąd, to będzie ciężko. Zawody Indian Wells, tenisowy turniej WTA, kategoria z cyklu rozgrywany w dnia. No ty, no dobra, ale... Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open. US Open jest w Stanach Zjednoczonych, więc na 100% tutaj będzie zaraz. Dobra, mam Nowy Jork, mam Wielki Szlem. Stany Zjednoczone oczywiście są nie do kliknięcia, standardowo, ale za to mogę kliknąć sobie Stany Zjednoczone tutaj. Teraz tak, Stany Zjednoczone są w Ameryce Północnej, świetnie. Ameryka Północna, mam już Amerykę Północną. Kontynent, świetnie, mam kontynent, więc mam Amerykę Południową, pięknie, jestem w Ameryce Południowej. No i teraz Ameryka Południowa, ludność, języki, kształt, flora, a może historia, coś tego będzie tutaj, transport. Właśnie, jeszcze w tej dacie cały czas to jest za dużo! Ja w ogóle mogę się mocno pomylić, na przykład Majowie nie są z Ameryki Południowej na przykład, tylko z terenów europejskich, bo nie wiem tego, no po prostu nie pamiętam. Nie wiem, ale tak mi się wydaje, że chyba jednak tak, ale... Port Rio de Janeiro, port lotniczy São Paulo, świetnie, Rio de Janeiro, Brazylia, no super, to żem się wkopał. Amazonka, Amazonia. Amazonia. Amerykanów. To nie była Amazonia? Gdzie oni żyli? Ja mogłem się totalnie w ogóle gdzieś wepchnąć nie tam, gdzie trzeba. Ale to już wiedzy potrzeba, a ja ewidentnie tej wiedzy mi zabrakło. Mm-hmm. Aymara, Boliwia, angielski w Gujanie, niderlandzki, Gujana francuska, a także Mapudungun?
którym posługują się osoby w niektórych strefach południowego Chile i Argentyny. Ja jestem z takim czymś jak tupl czy Amerykanie, wiesz? No to Indianie akurat, nie? No ale... Tak, przy czym do tubylczych Amerykan zalicza się Indian obu Ameryk, Inuitów, Aleutów, Hawajczyków i Metysów. Czyli Majowie mogą być z Europy w ogóle, albo jeszcze, albo nawet z Australii, no nie, w Pigmejowie chyba w Australii, tak, ale to kurde, no równie dobrze może być. Nie wiem. Indianie Ameryki Północnej czy Południowej. Wiesz co, Andy, kojarzy mi się Andy coś z Aztekami, czy coś w tym stylu, może tutaj? A może to właśnie Majowie byli w Andach? No mówię, ja to jest takie strzelanie na oślep w tym momencie, że ty sobie nawet nie wyobrażasz. Ja również. Niedźwiedź andyjski, wikunia, gwano andyjskie, Chile, przypisy, Argentyna. Południowa, co my tu mamy? Ale się wkopałem teraz. Historia i rzeźba. Dobra, Andy zostały wypiętrzone w orogenezie alpejskiej. Świetnie. W Chile? Nie wiem, czy przypadkiem coś nie... Czekaj. Nie. Co mi się kojarzy z tymi Chile, ale... I Miami, ale... Ja na razie Majowie, jestem... Majowie, czerwcowie i w ogóle, nie? Nie, bo zaraz może się okazać... Ja muszę stąd wyjść, a w ogóle historia świata muszę znaleźć, czy coś w tym stylu, bo... myślę, że się totalnie zapędziliśmy i to w ogóle może nie być Ameryka Południowa, a ja w ogóle, wiesz... Imperium Inków... O! Masz Inków? Tak. No to wejdź w Inkowie, no przecież to będzie... Tam masz już proste. No, właściwie tak nie do końca. Dobra, ja wejdę w Australię... Coś po prostu więcej nie mam, wiesz, dodatkowo. Ja pierdzielę, jestem w Australii w ogóle. To był najgłupszy pomysł, jaki mogłem zrobić, ale staram się cokolwiek znaleźć, żeby, wiesz, mieć jakiekolwiek odniesienie. Nic. Aborygeni w ogóle byli w Australii, dobrze pamiętam? Chyba tak. Albo w Nowej Zelandii. Jezus, taka moja wiedza na ten temat. Jezioro Australii, Oceania, Punkakjaya. Szczyt w Górach Śnieżnych na nowy, najnowszy szczyt Australii, Oceanii. Najwyższy szczyt, szczyt Indonezji, ja całej Australii, Oceanii. Tych Inków pójdę, mimo wszystko. No właśnie, to mi się wydaje, że od nich będzie najprościej. Ja w ogóle... To jest w Chile w ogóle, nie? Powiem ci, że ja się totalnie zagalopowałem. Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, co mam teraz zrobić. Ja w ogóle nie wiem, gdzie Majowie występowali. To jest. A Majowie to przypadkiem gdzieś, kurde, w jakichś Afrykach? No możliwe, no co to ja się znam? Ja się nie znam. Ja pierdzielę. Piramidy. No to raczej Egipcjanie, nie? No, Majowie mieli ziguraty albo coś takiego, nie pamiętam. Ale to też się w sumie pod piramidę podchodziło chyba, nie? Możliwe. Nie, ja w ogóle, co ja zrobiłem? Ma charakter alpejski. Dobra, jestem w Alpach, człowieku, roślina alpejska, Tatry, doszedłem do Tatr. Na 100% w Tatrach byli Majowie, mówię ci. Mm-hmm. Tylko oni się pomylili. Nie? Tak, tak. Nie, no ja wchodzę w Tatry, no bo co mam teraz zrobić? No muszę wyjść do Europy, cokolwiek, no pasmo łańcuch Alpa. Co ja zrobiłem w ogóle, ty? Kuwa! Dobra, Polska i ciul, jestem w Polsce. Europejski. No ale słuchaj, na przykład ja tu mam, jest odnośnik do artykułu piramidy w Bości na przykład, więc to... Ja mam Europę Środkową. A nie ma po prostu kurna Europy? Piramidion, piramidologia, piramida Louvru. Dobra, to jest niegłupie. Egipska mumia. Dobra, mam Europa po prostu. Okej, jestem w Europach. Półkula północna, część świata. Części świata. Czekaj, części świata. Dobra, jestem z powrotem gdzieś na tym. Stary świat. Co to jest stary świat? No stary to świat to jest właśnie, to jest Afryka plus Europa. Zastanawiam, ale mam też Europejskie Stowarzyszenie Archeologów. Teraz idę do archeologów. Tam możesz mieć. Tutaj to prawie nie ma nic. A nie, czekaj, jest dobra, skupia archeologów samych. Dobra. Stary świat, czyli Europa plus ten, no, Cesarstwo Rzymskie. Myślisz, że tutaj coś szukać? Starożytność, dobra. Ale no. Starożytność to będzie, no właśnie.
Partenon i tak dalej, Romulus pisemny, Sumerowie, pismo klinowe, egipskie piramidy. Mam coś takiego jak egipskie piramidy, tutaj mam do kliknięcia, ale chyba nie chcę w to też wchodzić. Hunowie i wędrówka ludów, no kurde, irańscy koczownicy. Ten materiał się wydłużył nieco dłużej niż się spodziewałem. Ale ty, myślałem, że to będzie proste w ogóle. Nie? A no gdybyśmy jeszcze kurna wiedzieli, o czym my mówimy, to może byłoby prościej, tak, nie? Dokładnie, dokładnie. Dzieci Majowie cholernie żyli, kurde, nie? To no jest... właśnie. Państwo Chaldejczyków, Partowie, Sananidzi, prehistoria Ogres, języka greckiego, kultura cyklacka, ja pierdzielę, cywilizacja minojska i mykeńska. O kurde. Okres archaiczny, Ateny, Sparta, Demokrania, no to jeszcze wcześniej chyba Majowie byli niż okres klasyczny, okres helenistyczny, Italia przedrzymska, Etruskowie, ja pierdolę, co jest? Kochanie, skąd Majowie pochodzą? Ja wchodzę w historię w takim razie. Zobaczymy. Właśnie, wejdź w historię, tak będzie najprościej chyba. Ojejku, tylko teraz tutaj w tej historii... Nie, czeku, ja chyba się poddaję. Ja tutaj... Ja się chyba poddaję, nie? Bo to myśmy źle zabrnęli. Mówisz, że aż tak? Dobra, wchodzę w te piramidy egipskie. Wow, dobra, zdjęcie mi się pokazało, to nie o to chodziło. Nie mogę w takim razie. Dobra, Mezopotamia, Egipt, jest, Egipt. Nowym państwem Imperium Hertów Cezara, Nuba, Eminencja, Dynastia, Egipt. No co jest? Historia kultury materialnej? Co nie ty? Mogę przejść... A piramidy, dobra, jest piramidy. Okej, okay, jestem w piramidach, może ja coś znajdę. Mezoameryka, no przecież... Piramidy... Ty nie znalazłeś tam w Mezoameryce niczego? Przedkolumbijski Meksyk, Gwatemala, piramida Nisz. W ogóle w społeczeństwie. Mezoamerykańska piramida schodkowa znajdująca się w El Tajin. No to mi tak wygląda właśnie na piramida Słońca. Jedna z największych i najstarszych piramid w Mezoameryce znajduje się przy Alei Zmarłych w starożytnym mieście Tlo w Meksyku. Razem z pobliską piramidą Księżyca otoczona licznymi miejscami świątyń tworzone. Czekaj, ja to zaraz znajdę. Ale jest zbudowana... Plemienia, o czekaj, co my tu mamy w plemieniu. Grupa Piramida... Świątynia inskrypcji, piramida Majów. JEST! JAĆ! Z piramid miałeś bardzo prosto. Aha. Z piramid miałem bardzo prosto, bo w Mezoameryce, podpowiem ci jedną rzecz, bo możesz tego nie wiedzieć. Najedź sobie na cokolwiek i chwilę poczekaj. Tak, wiem, wiem. I masz króciutki opis. I w Mezoameryce przeczytałem po prostu krótki opis każdej po kolei. Tam była piramida Słońca, piramida Księżyca, piramida czegoś tam. I w końcu było, że piramida Majów. Dobra, wchodzę. Ja pierdykam. No to pięknie wow, się udało. Ale to było trudne. To było trudne. Przynajmniej dla nas. Ale dobra, czekaj, teraz ja musimy się w końcu dowiedzieć. Grupa ludów indiańskich mówiących językami z rodziny Maja, zamieszkujących południowo-wschodni Meksyk. No i Meksyk jest w Ameryce Południowej. Tak. Nie, on jest jeszcze w północnej. Jeszcze się ma północną mapie? Chyba tak. O cholera. Czekaj, Meksyk jest... Tak, to jest Ameryka Północna, dlatego myśmy nie mogli znaleźć. Aha, sami wskazać nie poszli po prostu. To jest dół Ameryki Północnej, no. No dobra, no to wiele wyjaśnia. Huch, to było trudne. No nic, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego trudnego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, pośmiejcie się z nas, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby sobie robić z nas jaja. I do następnego odcinka miejmy nadzieję, że będziemy coś więcej wiedzieć. To na razie, trzymajcie się, cześć. Na razie, bajo.